Postępy ogrodnicze, czwartek, 10 czerwca 2021, dla porządku. Dobrze rośnie sałata. Przy prawie codziennym zbieraniu ślimaków po zmroku udaje się ją w naprawdę bardzo dobrym stanie mieć. Wolną od pożerania przez ślimaki. No bardzo dużo tutaj pomagają trociny rozsypane na grządce. One na pewno ślimakom utrudniają dostęp do tej sałaty. Następna długa grządka. No to jest trudna sytuacja, bo około 2 miesiące temu mniej więcej wsiałem tutaj marchew i zupełnie nic nie wzeszło. Tam na odcinku około metra pokazało się troszeczkę takich kiełków półcentymetrowej długości marchwi, po czym zniknęły. No i na całej długości nic, zupełnie nic. Nie sądzę, żeby ślimaki jakoś tutaj tak się zaczaiły pod ściółką i zupełnie niezauważone. No coś by zostało, więc kilka dni temu wsiałem tutaj marchew ponownie. Kukurydza, gdzie no tak ile to w połowie, może troszkę mniej wzeszła. Kukurydzy ślimaki nie żrą aż tak. Czasami się tylko zdarza, że tam wejdą. Szczypiorek sprzed 2 lat ładnie sobie rośnie. Już kilka razy miałem posiłek ze szczypiorkiem w tym roku. Też sprzed 2 lat krzak szałwi sobie odbija, ładnie rośnie. Tutaj taka łagodna mięta. Niech sobie rośnie. Dalej jakieś 2-3 tygodnie temu powsadzane cebulki, cebuli takiej zwykłej białej. No ładnie wszystkie mają takie łodyżki, liście już około 10 cm długości. No i cebuli też ślimaki za bardzo nie żrą. Tak, główny temat ślimaki oczywiście od 3 lat. Tu kilka piołunów, samosiejek z zeszłego roku jeszcze do wysadzenia gdzieś. Póki tej grządki do końca jeszcze nie zagospodarowałem, to sobie rosną. Rząd cebuli 7-latki. Trochę przerzedzone, ale fajnie rośnie. No, niestety 7-latkę troszkę ślimaki atakują, ale codziennie jak się je zbiera, to da radę. Tam widzę jakiś ślimak z tyłu duży, mimo że już jest słońce, ale on tam w cieniu jest. No właśnie. Wczoraj dziwnie, po południu wyszedłem, to było dużo dużych ślimaków, jeszcze za dnia, aż tak przed zmrokiem. No więc pozbierałem je przed podlewaniem. A później jak zwykle przed północą standardowe zbieranie. No to przy codziennym zbieraniu teraz to tak około setki tych ślimaków się codziennie nazbiera. Na szczęście są małe i średnie, te duże, dużych jest naprawdę mało. Jak się sumiennie zbiera, to dużych jest mało. Z tyłu tam za 7-latką mam powysadzane sadzonki rukoli. No więc, jak widać, rukola przeżyła, ślimaki jej nie zżarły aż tak bardzo. Jest nadzieja, że wyrośnie. A, tu plantacja. Należałoby nazwać plantacja piołunu na obrzeżach głównego obszaru ogrodu warzywnego.
z zeszłego roku poprzesadzane pioruny. Z nasion wyhodowałem w zeszłym roku i trochę porozsadzałem. No, świetnie się ma taki żywopłot z piołunów. One być może też trochę pomagają w odciąganiu ślimaków, bo te ślimaki na nich się często osadzają, więc wolę, żeby na tych piołunach, niż na przykład mi rzodkiewki pożerały. No, rzodkiewki są w stanie średnim. Takie, no, za małe w stosunku do tego, jakbym chciał, ale są. Kilka razy już posiłki ze smacznymi rzodkiewkami miałem. Na brzegu dyniowate, to chyba cukinie są. Cukinie i tu ciąg dalszy. Ich zobaczymy, są pożerane przez ślimaki, ale na razie daje się uratować. No i tu kolejne trzy grządki, które niedawno obsiałem, wysadziłem. Była klęska zupełna, nie wzeszły znowu, ponownie nie wzeszły buraki liściowe, koperek chyba i dwie grządki pietruszki. Podejrzewam, że może mogło to być spowodowane tym, że te grządki ja w tym roku bardzo dokładnie przetrząsnąłem ziemię na głębokość kilkanaście centymetrów ze wszystkich chwastów i ziemia mogła nie zdążyć później po zasiewie odbudować takiego kapilarnego podsiąkania wody. No i wierzchnia warstwa gleby mogła być zbyt sucha, żeby te nasiona wystartowały. Także tu są obsiane ponownie, no już czym innym, bo nasion pietruszki nie miałem, ale no zobaczymy, marchew, parę innych rzeczy jeszcze. Tutaj też dwie grządki obsiane dopiero co wczoraj. A wczoraj wysadziłem z kolei na tej ostatniej grządce selery. Fajnie mi się udało od razu trochę zaściółkować tę glebę między sadzonkami selerów, no i jak na przesadzane tak luzem z gleby wczoraj wieczorem, to o tej porze przed południem dzisiaj, no to oceniam, bardzo dobrze się trzymają. Nie są takie zupełnie rozłożone. A to grządka, cała grządka porów. No to pory standard. One zawsze sobie dają radę. Na razie są takie poobcinane, malutkie, żeby mogły się odbudować korzenie. No i dalej druga część ogrodu. Powiększana powierzchnia za tym wykopem. Ładnie, fajnie wygląda grządka z bobem. On już jest taki dwudziestokilku centymetrowy. Żrą go ślimaki, obsiadają bardzo intensywnie, ale też przy tym codziennym zbieraniu, no, widać, jest duża szansa na bób. Och, żółta fasolka szparagowa, to jest jakiś przysmak ślimaków. Przetrzebiły ją, może co dziesiąta roślina została. Dosiałem ją tutaj, tę fasolkę, ponownie z tydzień temu. No i będzie walka, zobaczymy. W zeszłym roku trochę tej fasolki miałem, nawet parę mrożonek zrobiłem, więc może i w tym roku też trochę się uda mieć. Dalej standard selery. No to selery zwykle daje się ładnie uratować przed ślimakami. A na brzegu dynie. Tutaj są takie dynie duże. Mają być takie duże, zielone na zewnątrz, twarde i w środku mocno pomarańczowe. Chyba taka odmiana. I kolejna grządka, najdalej wysunięta w tym poszerzaniu terenu, pionierska. Bardzo dużo było pracy w przetrząśnięciu gleby tutaj z chwastów. No i obsadziłem ją
porami, zaściółkowałem z wierzchu trocinami. Wygląda bardzo dobrze, rośnie wszystko. Takie pojemniki, kompostowniki z dużą ilością dżdżownic w dwóch miejscach mam i tam dosypuję przeróżną materię organiczną na przyszły rok do wykorzystania jako kompost. A i nowa rzecz, tutaj wkopałem wczoraj taki wysoki słup drewniany i on ma mi posłużyć do podlewania, do pomocy w podlewaniu. Tam dalej przy tych resztkach poprzedniego tunelu foliowego drugi taki słup zamierzam wkopać, między nimi na górze rozciągnąć linkę i do niej podczepić rurkę do podlewania. Podlewanie mam bardzo duży przepływ, intensywne. Rura jest dość sztywna i dużo mi problemu sprawia chodzenie, przemieszczanie się po grządkach z tą rurą, no bo po drodze albo trzeba by za każdym razem przerywać i ją układać na ścieżkach, albo po prostu przygniata, niszczy trochę uprawę. Jak będę miał podwieszone tam 4-5 metrów nad ziemią, to wtedy tak jak z prysznicem, to z tą rurą można sobie chodzić i cały ogród będzie w zasięgu. A tę część z tego żółtego węża, to tutaj udaje mi się podlewać. Fajny patent mam na podlewanie. Końcówkę dałem, takie sitko od konewki. Tak, przez to sitko ogromny przepływ wody może być. Nie potrzeba bardzo dużego ciśnienia, no i bardzo szybko się skutecznie podlewa. To tak jak się idzie, no to powiedzmy spora konewka wody na co pół minuty mniej więcej tej wielkości przepływ, więc ekspresowo się podlewa, no byle właśnie nie było tego problemu z rurą, która się ciągnie za człowiekiem i druga osoba mogłaby pomagać na przykład, no ale po co?